Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z Kwadratowej Masakry. Moi drodzy, u mnie nieco się pozmieniało. Jak widzicie, zbudowałem swój nowy domek w takim stylu nowoczesnym. Stary dom opuściłem, ponieważ tamta lokalizacja w ogóle mi się nie podobała. I tamten dom był przeogromny, a mi się wydaje, że lepiej na tej Kwadratowej Masakrze mieć taki skromny domek, żeby nikt się nie domyślił, jakie skarby skrywamy. Moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Kwadratowej Masakry, zostawcie pod tym filmem 5000 łapek w górę i od razu od buta wjeżdża kolejny odcineczek. I koniecznie sprawdźcie, czy aby na pewno już subskrybujecie mój kanał, bo odcinki z Kwadratowej Masakry, jeżeli będziecie chcieli i zostawiali łapeczki w górę, będą się pojawiały regularnie, prawie że codziennie. Moi drodzy, na samym początku pozwólcie, że was oprowadzę po mojej chatce. Zobaczcie, jaka jest przecudowna. Tutaj nic takiego szczególnego nie ma, mamy tylko crafting table oraz zwykłą skrzynkę. U góry mamy pięterko przeszklone ładnie, tutaj mamy balkonik, a w koło mamy wszystko ogrodzone płotkiem dębowym oraz żywopłotem. Tutaj mamy fajny basenik. To tylko jest taka przykrywka, żeby nikt nie myślał, że Farel ma jakąś bogatą chatkę. A na dole, moi drodzy, zbudujemy przekozackie imperium, gdzie tu będzie wszystko, ekspiarki do ryb, automatyczne farmy i wiele innych pomysłów już mam przygotowanych pod tą serię z Kwadratowej Masakry. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zbudujemy sobie farmę ryb. To będzie takie pierwsze moje przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o jakieś automatyczne farmy. Więc na samym początku potrzebujemy sobie znaleźć jakieś, wykuć jakieś miejsce na naszą farmę. Może na samym początku, moi drodzy, żeby nie przedłużać, zróbmy sobie farmę dla ryb gdzieś w tym miejscu. Tylko zbierzmy sobie troszeczkę jeszcze tutaj terenu, bo musimy oczywiście to wszystko ładnie poszerzyć. Będą potrzebne nam 4 kratki szerokości. Dobra, mamy to. Teraz musimy, moi drodzy, wykopać sobie o 4 krateczki. Tutaj wstawić skrzyneczkę. Ups, zapomniałem o jednej skrzyneczce. Wracamy się szybko na górę. Wykopmy sobie teraz tutaj dziurkę i teraz potrzebujemy postawić nasz lejek, który tutaj mam, w tym kierunku, żeby on wchodził do skrzyni. Z shiftem oczywiście, pyk. Właśnie taki kąt musi być zachowany. Ok, wyjdźmy z tej dziury. Następnie bierzemy płotek i z shiftem również stawiamy sobie tutaj ładnie na środeczek. Po czym musimy wziąć teraz wodę. Zapomniałem o wodzie, ale skoczmy do naszego basenu po wodę. Okej, mamy. I wylewamy na górę, centralnie na ten kijek. O, proszę bardzo. I ta woda musi właśnie trafić tutaj do tej dziurki. Teraz musimy się wykuć jeszcze jedną kratkę do środka. Po czym do środka wstawiamy blok dźwiękowy. Na to przychodzi klapa żelazna z shiftem naciskana. O, pięknie. A na górę przychodzi ciężka płyta naciskowa. Cyk, moi drodzy. Teraz potrzebujemy tylko i wyłącznie wędkę i nasza farma ryb gotowa. Ok, stwórzmy sobie wędeczkę. Pięknie. Ile możemy rozrobić tych wędek? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Ok, mam nadzieję, że tyle nam starczy. Ale zanim zaczniemy łowić, musimy sobie stworzyć stół do enchantowania przedmiotów, moi drodzy. Zróbmy sobie na początku książeczkę, która jest niezbędna, aby stworzyć stół. Do tego potrzebujemy obsidian, który prawdopodobnie został w mojej starej chatce, oraz 2 diamenty. Dobra, wróćmy się teraz do mojej starej chatki i zobaczmy, czy mamy tam obsidian. Jeżeli nie, to zaraz sobie go zrobimy przy pomocy lawy i wody. Tak jak widzicie, mamy obsidian. W sumie chyba nawet możemy tutaj to stworzyć. Zobaczmy, gdzie to było. Tutaj. A, diamenty zostały w starej chatce. Dobra, czyli musimy się niestety się wrócić. Ok, jesteśmy już prawie z powrotem. Brakuje nam tylko teraz diamencików, które są tutaj w skrzynce. Tak jest, mamy diamenty. Okej, moi drodzy, i mamy nasz stół. Dodatkowo musimy stworzyć troszeczkę więcej książeczek. Okej, mamy 5 różnych książek, żeby stworzyć jeszcze biblioteczkę. Gdzie jest biblioteczka? Jest tutaj biblioteczka. Okej, mamy pierwszą bibliotekę. Kurczę, najgorzej, tylko jedna. Słabo. I sobie, moi drodzy, chyba ten stół postawimy na dole, żeby nikt tego nie widział. Dajmy jedną bibliotekę. No i dajmy sobie nasz stół. Ok, zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Bardzo mały mam poziom, więc mogę zrobić maksymalnie niezniszczalność 1. Ok, moi drodzy, mamy pierwszą wędkę enchantowaną, drugą wędkę też mamy enchantowaną. No to teraz bierzemy się za łowienie i jestem w sumie sam mega ciekawy, co uda nam się wyłowić z naszej maszynki do łowienia ryb.
Okej, moi drodzy, teraz pokażę wam, jak musimy łowić. Wystarczy, że staniemy tutaj na skrzynce. I teraz najważniejsze. Nasz kursor musi być skierowany tak, żeby klapka się otworzyła, a my musimy celować w blok grający. O, w ten sposób, moi drodzy. I dzięki temu nasza farma ryb działa. No to teraz przytrzymajmy troszeczkę dłużej paluszek i zobaczmy, co nam ciekawego uda się złowić. Jak widzimy, już coś się nam wyłowiło, postęp dokonany, coś tu śmierdzi. Sprawdźmy, co nam wypadło ze skrzynki i mamy rozdymkę. No ładnie, ładnie, okej. Łówmy dalej. Kolejna rzecz wpadła nam, niestety tym razem miska. Minęło równo pół godziny od kiedy łowiłem rybki, sprawdźmy, co nam wyłowiło. Wow, surowy dorsz, surowy łosoś, patyk, łuk, muszla, łodzika i zgnite mięso. No, powiem wam, rewelacji to nie ma, no to łowimy dalej. Moi drodzy, troszeczkę sobie przerobimy naszą ekspiarkę rybną, ponieważ dostałem wędkę od pewnego youtubera, który niechcący mnie zabił, ale to jest aferka na inny odcinek, więc niedługo się wszystkiego dowiecie. Zobaczcie, wędka morska fortuna 2, przynęta 2, naprawa, niezniszczalność 3. Więc sobie dzisiaj połowimy jak najdłużej, wszystkie wędki zużyję, tylko że muszę dać jeszcze troszeczkę, o kurczę. Creeper, to pięknie, to pięknie. Nie sądziłem, że pode mną jest Creeper XD i czy to jest jakakolwiek kopalnia. Jedna skrzynka i druga, czyli cały lód powinien teraz nam spadać do tych skrzynek. Zobaczymy, ile tego nam wypadnie wszystkiego. Miejmy nadzieję, że wypadnie coś ciekawego. Okej, zaczynamy. The next day. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień później, całą noc łowiłem rybki. Przycisk od myszki przykleiłem sobie plasterkiem, dzięki czemu cały czas moja farma ryb pracowała. Zobaczmy, co ciekawego udało mi się przez noc złowić. Wow! Wow, ile jest tego? Ile rozdymek, surowy łosoś, coś ciekawego, lilia wodna, butelka wody, surowy dorsz. Będę miał tyle, ale to tyle jedzenia. Zwykłe jakieś popsute wędki. O, buty. Kiedy na stopach zbroja plus jeden. Kiedy na stopach zbroja plus jeden. Generalnie nic ciekawego. Torbel z atramentem, nie wiem do czego to służy, ale za chwileczkę sobie wszystko sprawdzę. Znacznik jakiś mamy. Zaczep na linkę, ok. I to chyba tyle. Zobaczmy, co mamy w drugiej skrzyni. O proszę, połowa drugiej skrzyni też zapełniona. Dużo rozdymek, jakaś miseczka. Zaczep na linkę. No i generalnie nic ciekawego. Zobaczcie, dodatkowo udało mi się przez całą noc nabić 50 poziom. Jak zostawiałem postać na automatycznym mówieniu, to miała chyba poziom 10, czyli 40 poziomów przez noc, więc jestem mega zadowolony. Za chwileczkę sobie postawię jeszcze 14 półeczek, bo tyle potrzebuję, aby enchantować moje przedmioty na najwyższy poziom. Więc moi drodzy, musimy sobie trzcinę cukrową zasadzić, bo nie wiem, czy mi starczy 42 sztuki, żeby zrobić tyle kartek, aby stworzyć... O kurczę, nie wiem, masę tych książek, tam potrzeba chyba 3 książki na jedną biblioteczkę. Więc na samym początku musimy sobie jakiś piaseczek szybciutko wykopać. Mamy łopatę, mamy na szczęście, myślałem, że zapomniałem. Sobie przy domku zrobimy od razu farmę w trzciny cukrowej. Dobra, może tyle nam starczy, może nie, w sumie wiecie co? I tak muszę ten piasek zebrać, bo mi się tutaj źle wpływa łódką. A łódeczką często pływam, tam sobie takie przejście przed chwilą zrobiłem między dwoma drzewami, mam nadzieję, że Juniora, to są chyba dęby, mam nadzieję, że Junior się nie wkurzy, że mu rozwaliłem kawałeczek terenu, ale chyba w następnym odcinku zbudujemy tutaj taki most, żeby wiadomo, było wszystko fair na tym serwerze. Zróbmy sobie teraz tak, że sobie zrobimy tutaj wokół chaty plażę. Jakiś zombiak jest chyba zakopany. Nie, za mną jest, aha, dobra, myślałem, że gdzieś jest pode mną, on był za mną. Jaką ma fajne w ogóle zbroję, oddawaj tą zbroję, gościu. No i dziękuję panu, nic nie wypadło, szkoda. Dobra, przekopiemy sobie jeszcze troszeczkę tutaj. Myślę, że tyle chyba starczy, albo jeszcze trochę. Co nam szkodzi? Będę miał widok bezpośrednio na plażę, jak będę wychodził z domu. Będzie kozacko. Tylko ładnie sobie to wszystko wyrównajmy do końca już w takim razie. Pewnie mi piasku zabraknie.
więc będę musiał do chwileczkę sobie jeszcze troszeczkę pozyskać. Albo i nie. Łopata się skończyła, a nie chce mi się iść nowej robić. Zróbmy. Brawo, Farel, coś takiego. Brawo, Farel. Dobra. O. To będzie taki zarys mojej przyszłej plaży przed domem. Cyk. No i dobra, mamy teraz czynę cukrową. Posadźmy sobie ją. A, tutaj nie mogę, okej, rozumiem. No i drodzy państwo, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ja od razu idę sobie przerobię te 10 sztuk, które mi zostały. Zobaczymy, ile wyjdzie mi z tego papieru. 9 sztuk, tutaj z jednej robi się cukier, okej. A na książkę, do książki potrzebujemy jeszcze skórę, więc dzień wstał, super. Będziemy mogli za chwileczkę pójść zapolować jeszcze na jakąś krówkę. Mamy 3 książki, czyli jedna szafeczka będzie gotowa. Sprawdźmy. Kury trzeba zaraz nakarmić, tam widzę się już domagają. Tak, mamy jedną biblioteczkę. Wow, patrzcie co mamy w pobliżu. Dwie alpaki. Wow, jak one tutaj, co, skąd one się tutaj wzięły? Ej, ja je przejmuję. Normalnie ja je przejmuję. Wow, zobaczcie co się stało. Ile ich się nagle rozmnożyło? Co tu jest? To jest jakiś jest gościu. Gościu z lamami tu jest, tak? Halo, co to za pan? Villager, tak? To jest villager? Z tego co sobie wygooglowałem, jest to zwykły handlarz, który, z którym mogę się wymieniać przedmiotami, ale jak widzimy nic ciekawego on tutaj do zaoferowania nie ma, więc postanowiłem, że go zabiję. Także mój drogi przyjacielu, niestety zginiesz. I myślałem, że wypadną z ciebie linki, którymi będę mógł złapać te lamy, które z tobą przyszły. Szkoda, ale i tak jakoś je ogrodzę. Okej, mam nadzieję, że te piękne zwierzątka nie znikną, dopóki, dopóty nie zdobędę lejców, żeby je oswoić. Okej. Może ty jeszcze tam chciałabyś się na dół do nich przejść? Nie, nie chcesz? Nie chcesz? Okej, no to chociaż dawaj z siebie skórkę. Dobra, zamykamy. A my, moi drodzy, w tym momencie się żegnamy. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Trzymajcie się. Cześć!